Sztokholm. Praca celników na lotnisku w dużej mierze polega na sprawdzaniu pasażerów przelatujących spoza Unii Europejskiej. Mówi pani po szwedzku? Jestem z Chin. Angielski? Trochę. Trochę. Dom. Pani tu mieszka? Tak. To pani bagaż? Obejrzę. Dobrze. Co jest w pudle? Jedzenie. Słucham? Żywność. Żywność i odzież. Dobrze. Tutaj też? Od razu wiedziałam, że będą kłopoty z porozumieniem. Przewozi różnorodne towary. Ponoć głównie ma odzież. Ale to wygląda na... Zajrzę do walizki. Kto na panią czeka? Mąż. Mąż. Muszę tylko obejrzeć bagaż. Dobrze. To świeża żywność? Trochę. Nie wiem, jak to powiedzieć. Mięso, kurczak. Co to za zwierzę? Odzież. Zerknę. Nie ma problemu. Odzież. Herbata. Dobrze. Pomarańcze. Różnorodne towary. Wyjechała na rok i przywiozła mnóstwo rzeczy. Dla kogo są te tabletki? Szwedzki lekarz przepisał. Na te ma pani receptę? A na te? To dużo leków. Najlepiej, jeśli zaloguje się na stronie i pokaże mi recepty. Szwedzkie konto bankowe? Tak. Pojawiła się jednak bariera językowa. Dane do banku? Nie. A to? Niestety nie. Nie o to mi chodziło. Mąż czeka na zewnątrz? Zna szwedzki? Jest Szwedem. Dobrze. Proszę z nim porozmawiać. Zadzwoni pani? W takich sytuacjach żałuję, że nie znam chińskiego. Zna pan szwedzki? Tak. Żona przewozi dużo leków. Ma szwedzkie konto, na które mogłaby się zalogować, żeby pokazać recepty. Proszę ją spytać. Pytają o konto bankowe w telefonie. Mąż też nie znał chińskiego. Nie okazał się zatem pomocny. Pomóżcie jej się zalogować. Spróbujemy. Dziękuję. Przy moście nad Sundem celnicy zatrzymali podejrzaną parę. A pies wskazał plecak zawierający butelkę pachnącą konopiami. Flakon pachnie konopiami. To chyba olej konopny. Przetastuję go. Jego koledzy przeszukują w tym czasie bagaż. Przeprowadzam szybki test. Innehållet av flaskan.
Jeśli zawiera THC, jest w Szwecji zakazany. Wynik pojawił się od razu. Kreski nie ma, zatem wynik jest pozytywny. Zawiera THC. To olej konopny. Olej. Chcesz powąchać? Nie. Ate to fantastyczny członek zespołu. Spójrz. Expo konopne. 2019. Od czwartku do niedzieli. Okazało się, że byli na Expo 3 dni. A więc używają konopi. Ile? 100 ml? Chyba 40. Raczej 20. Możliwe. Twierdzą, że nie zażywają konopi, ale mają plany ich uprawy. Fifi znalazła w bagażu plany uprawy konopi w kontenerze. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Okazało się, że plecak należał do mężczyzny. Jest on zatem podejrzany o przemyt narkotyków. Kobieta może zapakować samochód, ale będzie musiała zaczekać na mężczyznę na zewnątrz. Znaleźliśmy olej konopny. CBD. W Szwecji jest zakazany. Mamy tylko to. To zabronione. I co teraz, grzywna? Tak. Nie jest na sprzedaż. Jest nielegalny. Nie ma znaczenia, że nie jest na sprzedaż. Zapłaci pan karę. Norwegowie się ucieszą. Mężczyzna jest podejrzany o przemyt narkotyków i będzie musiał zapłacić grzywnę. Dobrze, że to wypatrzyliśmy. Intuicja nas nie zawiodła. Liczy się każde znalezisko.